Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witajcie, kochani, w tym 19 dniu rekolekcji, dniu, który nosi tytuł Mój Syn pragnie, bym była bardziej znana i bardziej kochana. Moi drodzy, to życzenie możemy już tak powoli weryfikować w naszym życiu. Tego, że Jezus Chrystus pragnie, aby Maryja była bardziej znana i bardziej kochana. Pomyśl teraz, czy przez te kilkanaście dni, w których uczestniczysz, już czegoś się dowiedziałaś więcej o Matce Bożej, że to pozwoliło Ci jeszcze bardziej ją pokochać, czy pragnąć przyjąć do swojego serca. I jeśli tak jest, to wyobraź sobie, że spełniasz życzenie Pana Jezusa. Kiedyś te słowa były dla mnie słowami Pana Jezusa. Dzisiaj, przez to, że przyjąłem Maryję, że to jest moja mama, te słowa są o mnie. To znaczy, ja jestem tym synem, który pragnie, by Maryja była bardziej znana i kochana. I tego też życzę Tobie, żebyś był synem, żebyś była córką Maryi, która pragnie, by Twoja mama, która jest też mamą każdego z nas, była bardziej znana i kochana. Wytrwajmy do końca. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dzień 19 rekolekcji przygotowujących do aktu całkowitego oddania się Matce Bożej. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź. Oświeć mrok umysłu. Porusz moje serce. Pokaż drogę do Jezusa. Pomóż pełnić wolę Ojca. Duchu Święty, przyjdź. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła Słowo Boże, prowadź mnie. Duchu Święty, przyjdź. Rozważanie dnia. Mój Syn pragnie, abym była bardziej znana i więcej kochana. Jezus pragnie, abyśmy głębiej poznali i bardziej pokochali Maryję. Taka jest wola Syna Maryi. Aby kogoś lepiej poznać, trzeba z nim wejść w relację, nawiązać więź, otworzyć się na przyjaźń. Relacja to bliskość, czułość i wspólnie spędzony czas. Relacja jest wymianą serc. Pokochać można tylko kogoś, kogo się dobrze zna. Oddać można się tylko komuś, kogo się kocha. Miłość sama z siebie dąży do oddania. Miłość jest oddaniem. Jezus pragnie, abyśmy kochali Maryję aż do całkowitego oddania. Pełna łaski zasługuje na pełnię naszej miłości. Pełnia jest kluczową cechą aktu poświęcenia, czy też całkowitego oddania. Oddajemy się całkowicie, czyli oddajemy wszystko i na zawsze. Totus tuus, tota tua. Podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski Jan Paweł II nazwał miłość do Maryi polskim charyzmatem, czyli szczególnym darem Ducha Świętego. Wołał wtedy: nie muszę wam tego powtarzać ani zalecać, bo to jest też jakiś polski charyzmat. Miłujcie Maryję. Z tej miłości nie przestawajcie czerpać siły dla waszych serc. Tak mówię z całym poczuciem tej rzeczywistości, jaką jest ludzkie serce. Nie przestawajcie czerpać siły dla waszych serc. Niech ona okazuje się dla was i przez was, również matką wszystkich, którzy tak bardzo spragnieni są tego macierzyństwa, jej opieki, wołał papież. Czy moglibyśmy sobie wymarzyć piękniejszy charyzmat?
Czyż to nie jest dar nad darami? Czy moglibyśmy go nie przyjąć i nie podjąć? Przyjdź, Duchu Święty, z darem miłości do Maryi. Przyjdź, Duchu Święty, i rozpal w nas charyzmat kochania Maryi. Lektura duchowa z traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Nabożeństwo do Maryi konieczne zwłaszcza w czasach ostatecznych. Wreszcie Bóg pragnie, by Jego Najświętsza Matka była obecnie więcej znana, bardziej kochana i czczona bardziej niż kiedykolwiek. Bez wątpienia nastąpi to, gdy wybrani rozpoczną za łaską Ducha Świętego tę wewnętrzną i doskonałą praktykę, którą im zaraz przedstawię. Wtedy ujrzą, o ile wiara na to pozwala, tę piękną gwiazdę morza, by pod jej kierunkiem mimo burz i rozbojów morskich dopłynąć szczęśliwie do portu. Wtedy poznają wspaniałość tej królowej i poświęcą się całkowicie jej służbie, jako poddani i niewolnicy z miłości. Doświadczą jej słodyczy i pieszczot matczynych i kochać ją będą czule jako ukochane dzieci. Poznają miłosierdzie, którego Maryja jest pełna. Poznają, jak bardzo potrzebują jej pomocy i będą we wszystkim uciekać się do niej, jako do swojej ukochanej orędowniczki i pośredniczki u Jezusa Chrystusa. Zrozumieją, że Maryja jest najpewniejszym, najkrótszym i najdoskonalszym środkiem, by dojść do Jezusa, i oddadzą się jej z duszą i ciałem, niepodzielnie i bez zastrzeżeń, by zupełnie i niepodzielnie należeć do Jezusa. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, numer 55. Z książki doktora Emila Neuberta Mój ideał, Jezus, Syn Maryi. Mówi Pan Jezus: Bracie mój, miłość sprawiła, że zostałem dzieckiem Maryi. W moim stosunku z Matką wszystko tłumaczy się miłością. Jeżeli chcesz zrozumieć synowskie moje oddanie, zrozum przede wszystkim moją miłość do niej. O, jakżebym pragnął przelać w serce Twoje trochę tej miłości dla mojej Matki, która goreje w moim sercu. Staraj się być czystszy, pokorniejszy, szlachetniejszy, ażebym mógł udzielić Ci jak najwięcej mojej miłości synowskiej. Powtarzaj w skupieniu i modlitwie wszystko, co Ci już odsłoniłem z miłości mej dla Maryi, jak ją przed wiekami wieków wybrałem i obsypałem przywilejami, jak w ścisłych żyłem z nią stosunkach i dałem jej udział w swoim posłannictwie, jak ją kocham i zawsze kochać będę przez świętych i przez cały Kościół na ziemi i w niebie. Później, wchodząc głębiej w moje serce, rozmyślaj nad przyczynami, dla których ją ukochałem. Kochałem ją i kocham, bo jest moją Matką, przecudnej piękności i doskonałości. Matką dającą mi więcej radości najmniejszym swym słowem, najmniejszym spojrzeniem, niż wszyscy święci najbardziej bohaterskimi czynami. Matką, która mnie kocha miłością wyższą niż miłość wszystkich aniołów i błogosławionych. Matką, która dla mnie tylko żyje i która dla mnie chętnie przyjęła najstraszniejsze męczeństwo, jakiego istota czysta kiedykolwiek doznała. Ukochałem ją, bo mi pomogła w wypełnieniu posłannictwa powierzonego mi przez Ojca, bo mi dała naturę ludzką, abym mógł głosić ludziom dobrą nowinę i umrzeć za nich, bo w tym posłannictwie złączyła się ze mną wolą własną, błaganiem swoim, ofiarą z siebie, obecnością swoją u stóp mego krzyża, bo pracować będzie do końca świata nad nawracaniem grzeszników, uświęcaniem sprawiedliwych i przyprowadzaniem do mnie niezliczonej ilości dusz, bo ona sama jest wielkim triumfem mojego posłannictwa. Odkupując ją w sposób tak doskonały, uczyniłem więcej niż odkupując resztę świata. Kochałem ją i kocham, bo dzięki niej mogłem ofiarować Ojcu uwielbienia, zadośćuczynienia, chwałę nieskończoną, których nie mógłbym mu dawać bez człowieczeństwa, które mam od niej. Bo ona łączyła się ze mną w hołdzie oddawanym Ojcu, ona go czciła, wielbiła, kochała, jak nie był nigdy i nigdy nie będzie czczony, wielbiony i miłowany przez wszystkich aniołów i świętych.
i dlatego, że przez nią lepiej zrozumieją Ojca i bardziej po synowsku będą się odnosić do Niego. Rozmyślaj ciągle nad ogromem mojej miłości dla Matki. Nigdy nie dosięgniesz jej granic, nawet przez wieczność całą. A rozmyślając, postaw się na moim miejscu, stawaj się Jezusem, pierworodnym synem Maryi, ponieważ w pewnym sensie moje życie jest Twoim życiem i staraj się odczuwać to, co ja czułem. A potem rozważaj miłość szczególną Maryi dla Ciebie. Ona kocha Ciebie, bo ja Ciebie ukochałem aż do oddania życia za Ciebie, a moje umiłowania są jej miłowaniami. Kocha Ciebie, bo uczyniłem ją Twoją matką, a matka jest miłością. Kocha Ciebie, bo każda matka bardziej kocha dziecko, które ją więcej kosztowało, a ona opłaciła Ciebie niewysłowionym cierpieniem. Kocha Ciebie, bo dla wydania Cię na świat mnie na śmierć wydać musiała. Kocha Ciebie, bo jesteś jedno ze mną i kochając Ciebie, mnie samego kocha. Kochaj moją matkę tak jak ja. Jak? Mówi Pan Jezus. Bracie mój, czy naprawdę kochasz tę, którą ja tak kocham i która tak kocha Ciebie? Tak myślisz, bo się cieszysz mówiąc do niej i wpadasz w uniesienie śpiewając o niej. Ale na tej ziemi kochać to nie tyle znaczy się cieszyć, ile pracować i cierpieć. Kochając Maryję będziesz pracować dla niej. Bądź szczęśliwy, że możesz jej dać swoją czynność, czas i trud. Żadna praca nie zaciąży ci zbytnio, kiedy będzie chodziło o jej chwałę. Żadne przedsięwzięcie nie wyda ci się niemożliwe, jeżeli jej sprawę będzie miało na celu. A jeżeli wyjątkowo jakieś zadanie mariańskie wyda ci się ponad siły, będziesz musiał przyznać w duchu, żeś ją przestał kochać. Otóż wiedz, że Maryja przeznacza ci zadanie szlachetne, ale czasem też bardzo trudne. Kochając Maryję, będziesz dla niej również cierpiał. Kto Maryi już nie kocha, kiedy trzeba dla niej coś wycierpieć, ten jej nigdy nie kochał. On kochał tylko siebie w pociechach, które ona mu zsyłała. Nie tylko przyjmuj cierpienie, ale kochaj je. Czyż nie jesteś szczęśliwy, że możesz swoją miłość okazać? Czy nie jesteś szczęśliwy, że możesz kochać coraz więcej? Na to, żeby coraz więcej kochać, użyj następujących czterech sposobów. Usilnie się staraj z jak największą miłością wykonywać mnóstwo drobnych wysiłków i ofiar w życiu powszednim. Jeżeli osiągniesz to, że nigdy nie powiesz matce nie w drobnych rzeczach, to nigdy też nie powiesz nie i w wielkich. Zastanawiaj się nad swoją matką. Poznawaj z książek w jak najszerszym zakresie jej wielkość, posłannictwo, jej życie i życie tych, którzy ją kochali i jej służyli, a potem rozmyślaj nad tym, czegoś się dowiedział. Nigdy jej nie poznasz całkowicie w tych badaniach, bo nigdy nie dojdziesz do zupełnego zrozumienia wszystkiego, co dla niej zrobiłem i tego, co ona zrobiła dla mnie i dla Ciebie. Żyj w ciągłej łączności z nią. Obcując z nią blisko co dzień, będziesz ją uważał za coraz bardziej godną kochania i co dzień będziesz ją więcej miłował. Wytłumaczę Ci później, jak będziesz mógł za moim przykładem być zawsze z nią złączonym. A wreszcie proś mnie o łaskę kochania jej i ciągłego wzrastania w tej miłości. Miłość mojej matki jest łaską, łaską wyborową. Łaskę otrzymujesz przez modlitwę. Proś, a otrzymasz. Proś bez wahania, bo ta łaska nie może być przeciwna moim zamiarom. Wahanie byłoby bluźnierstwem wobec mnie i mojej matki. Byłoby przypuszczeniem, że mogę nie chcieć, żebyś ją kochał. Czyż nawet Twoja chęć kochania jej nie jest przeze mnie natchniona? Czyż byłbym Cię natchnął, gdybym nie chciał jej zadowolić? Proś o taką łaskę codziennie. Proś o nią szczególnie wtedy, kiedy do Ciebie przychodzę w zjednoczeniu eucharystycznym. Przychodzę wówczas do Ciebie jako syn Maryi z tym człowieczeństwem, które od niej otrzymałem i przez które daję Ci udział w mojej boskości. Kto pożywa ciała mego, ten żyje we mnie. Kochaj moją matkę taką miłością, jaką ja ją kocham. Czyż nie jest to żyć przeze mnie? W Komunii Świętej zwłaszcza przelewam z serca mego do Twego miłość moją do matki.
Wtedy już nie Ty żyjesz, ale ja żyję w Tobie. Już nie Ty kochasz Maryję, ale ja kocham ją w Tobie. Dotąd nie prosiłeś mnie o taką łaskę prawie wcale. Proś, a otrzymasz, aby radość Twoja była pełna. Mówi wierny. O dobry Jezu, przez miłość, jaką Matkę swoją kochasz, daj mi łaskę kochania jej prawdziwie, tak jak prawdziwie ją kochasz i chcesz, żeby ją kochano. Światło. Iskra z Polski w świetle Fatimy oraz świętego Ludwika. Polskę szczególnie umiłowałem, a jeśli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z Polski wyjdzie iskra, która przygotuje świat na moje ostateczne przyjście. Te słowa Pana Jezusa to najczęściej cytowany oraz interpretowany fragment dzienniczka siostry Faustyny Kowalskiej. Spójrzmy na te słowa w świetle Fatimy oraz nauczania świętego Ludwika de Montfort. Światło Fatimy. Jeśli posłuszna będzie woli mojej. Pan Jezus nie precyzuje, czego dotyczy Jego wola, ale zwróćmy uwagę, że słowa „Mój Syn pragnie, abym była bardziej znana i więcej kochana” są właśnie objawieniem woli Jezusa. Nawet jeśli za wolą Pana Jezusa kryją się jeszcze inne wezwania, to jedno jest pewne. Maryja wypełnia całą wolę Jezusa i dlatego całkowite oddanie się Maryi jest całkowitym oddaniem się woli Jezusa. Podsumowując, jeśli pragniemy, aby obietnica Pana Jezusa się wypełniła, to całkowite oddanie się Maryi jest do tego najprostszą, najkrótszą i najpewniejszą drogą. Światło świętego Ludwika. Iskra, która przygotuje świat na moje ostateczne przyjście. Jedna z głównych myśli traktatu świętego Ludwika de Montfort jest taka. Pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię dokonało się przez Maryję i drugie przyjście Chrystusa również dokona się przez Maryję. Święty Ludwik podkreśla, że skoro Bóg przy pierwszym przyjściu Jezusa wybrał drogę przez Maryję, to tak samo uczyni przy drugim przyjściu Jezusa, ponieważ jako Bóg jest niezmienny w postanowieniach swojej woli. W tym świetle możemy stwierdzić, że czymkolwiek będzie iskra, która wyjdzie z Polski, to przynajmniej jedno jest pewne – będzie to iskra maryjna. Dodatkowe światło rzuca na to Jan Paweł II, który jeszcze jako kardynał głosił, że tak jak przy pierwszym przyjściu Jezus narodził się z Maryi jako osoby, tak przy drugim przyjściu narodzi się z Maryi jako Kościoła. To znaczy, że drugie przyjście Chrystusa ma być przygotowane przez to, że Kościół stanie się w pełni maryjny. Nie w sensie pobożności, ale w sensie jedności z Maryją. W sensie przeniknięcia jej duchem. Mówiąc obrazowo, Jezus przyjdzie powtórnie, kiedy w Kościele będzie biło serce Maryi. To samo święty Ludwik de Montfort pisze o ponownym zstąpieniu Ducha Świętego, który ma zstąpić ponownie z całą swoją mocą, kiedy znajdzie na ziemi Maryję, jakby odbitą w duszach. Całkowite oddanie się Maryi jest nazywane wymianą serc. W zamian za moje serce Maryja daje mi swoje niepokalane serce. Każda osoba, która oddaje się Maryi, staje się jej odbiciem. Z każdą osobą, która tak się jej oddaje, Kościół staje się bardziej maryjny. Nie jest naszą rolą dociekanie o tym, kto lub co jest iskrą z Polski. Naszą rolą jest spełnianie woli Jezusa. Całkowite oddanie się Maryi prowadzi nas do całkowitego wypełnienia woli Jezusa i dlatego właśnie zasługuje na to, abyśmy zaangażowali się w nie całym swoim sercem, całą swoją duszą oraz ze wszystkich swoich sił. Wezwanie dnia. Wyobraź sobie dzisiaj, że słowa objawione w Fatimie Maryja wypowiada o Tobie. Jeśli jesteś mężczyzną, Maryja mówi o Tobie: Mój Syn pragnie, abym była bardziej znana i bardziej kochana. Jeśli jesteś kobietą, Maryja mówi o Tobie: Moja córka pragnie, abym była bardziej znana i bardziej kochana. Wyobraź sobie dokładnie, jak Maryja to mówi. Zamknij oczy, zobacz ją w duchu. Dostrzeż jej uśmiech, dumę i radość płynącą z tego, że jej dziecko pragnie, aby była kochana.
A teraz pomyśl, że to wyobrażenie w bardzo prosty sposób może stać się rzeczywistością, a może już się stało. Taki jest właśnie cel tych rekolekcji, aby było w Tobie to samo pragnienie, które jest w Jezusie. Czyż to nie jest piękne? Światło słowa z Ewangelii według świętego Jana. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: pragnę. Mały wieczernik modlitwy. Modlitwa jest bramą do pragnień, które nosisz w głębi serca. Znajdź dziś od 5 do 15 minut na modlitwę osobistą w ciszy. Módl się tak, jak Cię poprowadzi Twoje serce. Możesz trwać w ciszy, możesz rozmawiać z Jezusem, zadając konkretne pytania. Możesz zaprosić Maryję i modlić się w jej obecności. Pamiętaj, czas osobistej modlitwy to najważniejszy czas tych rekolekcji. Na koniec zabierz słowo. Wybierz z tego dnia jedno zdanie, myśl lub słowo, które najbardziej Cię dotknęło i rozważaj je w swoim sercu nieustannie, aż do następnej medytacji. Czyń tak jak Maryja, która zachowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je. Dziękczynienie. Podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modlitwę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo na zakończenie tego 19 dnia medytacji. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Przed chwilą zakończyliśmy medytację, w której rozważyliśmy słowa samej Matki Bożej. Mój Syn pragnie, abym była bardziej znana i więcej kochana. Moi drodzy, jedną z takich najpiękniejszych form, w których możemy wyrazić miłość do Matki Bożej, no to jest ofiarowanie jej swojego czasu, z miłości. A Maryja prosi wielokrotnie, wiele razy: odmawiajcie codziennie różaniec. Tutaj tak osobiście chciałbym Was bardzo zachęcić do tego, zaprosić do odmawiania codziennie różańca, bo skoro mama o coś prosi, ona tego chce, no to może być niezrozumiałym, że dzieci odrzucają taką prośbę. I z pewnością wielu z Was, być może nawet i wszyscy, którzy uczestniczą w tych rekolekcjach, odmawiacie codziennie różaniec, czy rano, czy wieczorem, czy gdzieś tam w swoich jakichś zajęciach staracie się myśleć o Matce Najświętszej. Ale w tym słowie, które Maryja powiedziała, jest zawarte również: mój Syn pragnie, abym była bardziej znana. Więc przez ten Twój różaniec, czy przez Twoją modlitwę możesz omadlać tych, którzy nie znają Maryi albo ją odrzucili. I dwa, możesz też w jakiś sposób wpływać na nich. No dzisiaj uczestniczymy w różnych mediach społecznościowych, gdzieś tam coś publikujemy, jakieś swoje myśli, więc warto też zapraszać ludzi do modlitwy. My mamy jedną z takich form, jest Różaniec Bez Granic, jest to codzienna modlitwa, tu akurat mam ulotkę z Facebooka, ale jest i na YouTubie, i na Facebooku. Tam modlimy się na YouTubie 21:20, na kanale Różaniec Bez Granic, na YouTubie o 22:00, przepraszam, na Facebooku o 22:00, modlimy się codziennie na żywo. I mam przepiękne świadectwa ludzi, którzy zostali przygarnięci przez Boga, przez Matkę Bożą, bo byli gdzieś w oddali, młodzi nieraz ludzie,
ale im właśnie podczas takiego jakiegoś przeglądania Facebooka nagle wyskoczył, że tu kolega udostępnił, coś tam udostępnił. No włączył to, słyszy modlitwę. No początkowo mówi, chciałem wyłączyć, bo nie mam ochoty i w ogóle jak to niektórzy mówią, daleko mi do kościoła albo do Boga. Ale został. Został 2 minuty, 3 minuty, 5 minut. Zaczął odczuwać jakiś głęboki pokój w sercu, że ktoś go tutaj przytrzymuje, że ta modlitwa go jednak wprowadza w jakiś głębszy etap swojego serca. I wielu wypowiada to, proszę księdza, nawróciłem się przez słuchanie, przez uczestniczenie w tym na początku tak zupełnie nieświadomie, nawróciłem się do Boga. Zacząłem potrzebować tego. Maryja pragnie, żeby nas przyprowadzać do Boga, a Jezus pragnie, żeby była bardziej znana i kochana, by była więcej kochana, więc przez modlitwę, przez udostępnianie różnych dobrych treści również zrobimy to, że Maryja jest bardziej znana i więcej kochana. Ja się z Wami, kochani, podzielę takim krótkim świadectwem, jak Pan Bóg pomógł mi też te słowa głębiej zrozumieć. Ja kiedyś, kiedy byłem dzieckiem i młodym chłopakiem, jąkałem się. Miałem ogromne problemy z wysławianiem się i w ogóle wiele lat życia spędziłem w takim wielkim lęku. Czułem wstyd, lękałem się odezwać do kogokolwiek. Zaczynałem się bać w ogóle wszystkiego, ponieważ każde wysławianie się wiązało z poczuciem takiego dyskomfortu, właśnie wstydu, lęku. I była kiedyś taka sytuacja, miałem kilkanaście lat. Moja mama przyszła z pracy, taka bardzo roztrzęsiona, cierpiąca, zapłakana, makijaż cały rozmazany, trzęsła się po prostu. Ja zacząłem z nią rozmawiać i się okazało, że ona w pracy została bardzo skrzywdzona, bardzo źle potraktowana. Ja nie wiem, nie wiedziałem na początku, co wtedy się we mnie wydarzyło. Jakiś taki ogień w sercu mi się zapalił, taka jakaś odwaga we mnie wstąpiła. Moja mama pracowała w takiej wielkiej korporacji, znanej na cały świat, mającej swoje sklepy w każdej galerii handlowej. Ja wtedy, żeby obronić moją mamę, zadzwoniłem do prezesa tej firmy, którego się każdy bał, i po prostu mu wypowiedziałem to wszystko, co się wydarzyło, że to się nie może nigdy powtórzyć, że jeżeli chce, żeby moja mama u niego pracowała, to musi do niej zadzwonić, przeprosić i powiedzieć, że to już się nigdy nie wydarzy. I też tak się właśnie to potoczyło, że zadzwonił, przeprosił, że moja mama tam później wróciła. Natomiast to, co jest dla mnie ważne, że ja po latach zacząłem sobie zadawać pytanie, kim był ten chłopak, który wtedy właśnie tak zareagował. I takie przyszło światło, że to był właśnie syn, któremu zraniono mamę. I zrozumiałem, że o co tu chodzi w tym wszystkim, w tych rekolekcjach, w tym przygotowaniu do oddania, że Pan Jezus, który do Maryi się zwracał, mamo, mamusiu, którego bolało wszystko to, co bolało ją, że On chce, żeby to doświadczenie było też i moim. Żebym ja naprawdę przyjął, że to moja mama. I wtedy to doświadczenie, że jestem jej synem, jej córką, będzie właśnie we mnie rodziło ten ogień, żeby bronić jej, żeby walczyć, żeby cierpieć, kiedy ona odczuwa ból. I to właśnie jest to doświadczenie, do którego jesteśmy zaproszeni przez te rekolekcje. I wtedy te słowa właśnie, mój syn, moja córka pragnie, bym była znana i kochana, to będzie też o mnie i o Tobie. Ja pragnę, żeby moja mama Maryja była znana i kochana przez każdego. I to o to chodzi. Tym się chciałem dzisiaj, kochani, z Wami podzielić i życzę każdemu i każdej z Was takiego przyjęcia Maryi do swojego życia i serca, żeby słowo mama się odnosiło w Twoim sercu do niej. I oprócz tego, żeby sami, każdy z nas pokochali Matkę Bożą sercem, oddali się jej i pragnęli ją więcej kochać i by była bardziej znana, nie zapominajmy o tych, którzy ciągle jeszcze są daleko od Boga, od Maryi. Przez jej niepokalane serce zawierzajmy Matce Bożej tych właśnie ludzi niewierzących z dala od jej serca i jej syna. Tego Wam życzymy i o to Was też prosimy w takiej modlitwie. Szczęść Boże. Szczęść Boże.